Witam wszystkich, Wysoka Rado. Otwieram obrady 18. sesji Rady Gminy Kozy. Witam serdecznie przybyłych radnych. Również serdecznie witam gości oraz pracowników Urzędu Gminy. Przejdźmy dalej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 9 radnych. To jest ilość zapewniająca prawomocność sesji. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. W dniu 8 sierpnia 2016 roku do Biura Rady wpłynął wniosek wójta gminy o zwołanie sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad. Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w artykule 20 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, tzw. sesji nadzwyczajnej, wymaga zgody wnioskodawcy. Proponowany porządek obrad macie Państwo przed sobą. Czy są jakieś uwagi do tego porządku? W takim razie uważam, że zostaje porządek obrad przyjęty. Punkt trzeci. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozy na lata 2016-2030. Projekt uchwały został Państwu dostarczony i był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Kozy. Proszę Przewodniczącą Komisji Panią Bożenę Wojciechowską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały został rozpatrzony pozytywnie. 3 osoby były za, 2 osoby wstrzymały. Dobrze. W takim razie, czy są jeszcze jakieś uwagi do tego? Proszę bardzo. No ja mam dokładne pytanie, skąd ta kwota 8 milionów się wzięła? Bo mówiliśmy 8, czemu to na przykład nie jest 7 czy 6? A jaka 8 milionów? 8 milionów, co udzielamy wójtowi możliwość na operowanie tymi pieniędzmi. Skąd ta kwota? Jak pan mówiłem wcześniej w sprawach różnych, pierwotnie była uchwalona 4 miliony. Biorąc szacunki, ile będziemy prawdopodobnie wystawiać decyzji w ramach programu 500+, z kierownikiem KOPS-u ustaliliśmy, że kwota 4 miliony będzie zasadna. W związku z powyższym zostało zaproponowane 8 milionów. Jeżeli dojdziemy do pułapu, w którym upoważnienie to będzie zbyt niskie w związku z realizacją programu 500+, na najbliższej sesji zaproponuję zmianę tej wielkości. 8200, 8,5, może 9. A czyli możemy zrobić 6 na dzisiaj, a jak będzie potrzeba, to zwiększymy na 7. Niekoniecznie może być 6. No właśnie, no chodzi o jakąś... Ale to skąd to się wzięła ta kwota? No właśnie, nie ma... Tłumaczę panu cały czas, że uzgadniając z kierownikiem GOPS-u, jaka ilość decyzji jest wystawiana, a jeżeli pan się orientuje, to pierwszy program ma obejmować 16 i część 17 roku, czyli pani generalnie są w stanie wyliczyć, ile będzie uprawnionych. No i w tym momencie określiliśmy taką wielkość. A to, że pan woli, żeby było 6, to ja na to nie mam wpływu, bo to jest za mało. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 18/152/16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozy na lata 2016-2030 została przyjęta 6 głosami, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się głosem. Kolejny podpunkt. Zmiana uchwały nr 12 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015, uchwała budżetowa na
2016 rok, gminy Kozy. Projekt uchwały został Państwu dostarczony i był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Kozy. Proszę Przewodniczącą Komisji Panią Bożenę Wojtkowską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Za było 3 osoby. Za było 3 osoby, wstrzymało się 2. Za było 4 osoby, 1 się wstrzymała. Czy są pytania do projektu? No, w związku z tym, że jest to uchwała połączona z następnym, z udzieleniem dotacji Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie w Kozach, chodzi o te 20 tysięcy złotych. Większość mieszkańców, znaczy może nie większość, przepraszam, bo znowu za tyle usłyszę. Wielu mieszkańców uważa, że jeżeli powstała taka spółdzielnia, bardzo dobrze, ale jeżeli co chwila się tam zmienia zarząd, spółdzielnia jest nieudolna, nie potrafi zarabiać, tylko cały czas jest na minusie, jak pani Monika powiedziała, to nie ma gwarancji, że my nawet udzielając te 20 tysięcy, coś tam się zacznie i będzie na plusie. Nie mam żadnej gwarancji, że coś tam się zmieni, skoro cały czas jest na minusie. I jeżeli te pieniądze, no już teraz mamy wytłumaczone, że te pieniądze niby idą z odśnieżania, niby idą z tego. Ale my na każdej sesji przez 2 lata słyszymy, że nie mamy pieniędzy na nic. My nie mamy pieniędzy na lustro. Dlaczego znowu mieszkańcy, którzy już są strasznie obciążeni kosztami budowy pałacu, parku, teraz obciążeni budową przedszkola, nie mogą się doprosić na głupi kamień na drodze, żeby wsypać. Na mieszkańców chyba przedszkola. Ale czy ja pani przerywam? Nie. No to bardzo bym prosił, żeby mi pani też nie przerywała. Proszę mówić. Dlatego uważam, że udzielanie takiej dotacji, mimo że cel jest szlachetny, bo tak jak podkreślam, to pani Ewa też podkreśliła, uważam, że jest za bardzo obciążające dla mieszkańców i jestem przeciwny. Proszę bardzo. Jeżeli cel jest szlachetny, to jak inaczej możemy pomóc osobom niepełnosprawnym, którzy przez cały rok tak naprawdę, ja nie kojarzę, żebyśmy coś dla tych osób niepełnosprawnych w Kozach robili. Jeżeli na drogi wysyłamy kamienie, budujemy drogi, zróbmy też coś dla osób niepełnosprawnych. Myśmy już zrobili, podpisując umowę. Więc jesteśmy, chcemy troszkę im też pomóc. To nie jest firma, która ma przynosić zyski, tylko są osoby, którym trzeba w życiu pomóc, bo nikt na nich nie, oni nie mają być dochodowi, tylko mamy im pomóc. Oni są mieszkańcami KUS, tak? Ale nie zgodzę się, bo w statucie jest, mają przynosić dochody, w statucie mają napisane. Ale oni nie mają warunków takich, żeby póki co przynosiło to dochody, tak? Dobrze, ale mówimy szlachetna inwestycja, no to pomóżmy tym osobom, nikt nie pomoże. Gmina po to szukała kogoś, żeby pomógł zagospodarować to, żeby nie trzeba było tam po prostu już dokładać pieniędzy. Ale bo jeżeli jest fundacja, no nie mogę od razu, masz rację, no po prostu każdy ma swoje. Ale mówimy szlachetna, co za tym idzie? Jak to co? No dostali budynek za 400 tysięcy, którym powinni dobrze zagospodarować. Ale jak mogli ci ludzie niepełnosprawni, bezrobotni, nie, po to jest zarząd i po to jest zarząd, żeby nad tym myślał, żeby to dobrze robił, a nie co chwila się zmienia zarząd. Oni dostali lokalu pięknego, które mogli od razu wykorzystać ale działalność. Ale oni podpisując wiedzieli my o tym, że tak. To też oni. Widzimy, to nie jest dochodowa jakaś instytucja. Dobrze, proszę Państwa. No, będziemy się przekonać, że nie, no. Bo mówimy szlachetnie, ale niech te osoby sobie siedzą w domu, tak? Bo my 20 tysięcy z gminy nie możemy dać. No ludzie, 20 tysięcy na gminę to chyba jest troszkę, jakbyśmy się złożyli, to byśmy to dali. Jeżeli... Nic jeszcze tym będzie, nie pomaga. Jeżeli jeszcze będzie, proszę Państwa, w tej sprawie coś, to możemy to poruszyć na kolejnej sesji w komisji. Ja już nic nie będę mówił, chociaż jeszcze nie coś powiedział, ale przejdźmy do... Proszę. Nie, za duże emocje dzisiaj. Nie. Ale czemu emocje? Wszyscy bardzo spokojnie mówią. Panie Radny Osierda, Pan chyba ma bardzo krótką pamięć, ponieważ ile razy było mówione, że potrzeba uzupełnić lustra na terenie naszej gminy, które zostały rozbite, to staraliśmy się to w miarę możliwości realizować. I jeszcze w ubiegłym tygodniu podpisywałem fakturę, bo kupione zostały kolejne lustra. Jak na ulicy Świętego Walentego trzeba było zrobić, podbudować drogę i kamień kupić, zostały dorzucone pieniądze do tego, ogłosiliśmy przetarg, będziemy wykonywane prace.
jak poszczególne prace się systematycznie wykonuje w miarę możliwości, to proszę nie mówić ogólnikami, że się nic nie robi, że cały czas nie ma pieniędzy, bo no wystarczy, że pan przejedzie się po terenie naszej gminy i pan zobaczy, ile prac zostało wykonanych. A jeżeli chodzi o spółdzielnię socjalną, cieszę się, że pan ma takie podejście do prowadzenia działalności gospodarczej, że co by się nie założyło, z ludźmi, którzy są w pełni sprawni, mają bardzo dobre kwalifikacje i predyspozycje fizyczne i umysłowe, to są w stanie dobrze zarabiać pieniądze. Natomiast spółdzielnia socjalna wyciągnęła rękę do ludzi, którzy są w pewnym stopniu pokaleczeni przez los. Może nie do końca mają tak idealne możliwości, jak pan by sobie wyobrażał, pan by sobie życzył, żeby oni zarabiali w tej spółdzielni i utrzymywali ten obiekt, ale remontowali ten obiekt, który przez chyba 10 lat stał jako pustostan. Nikt się nie chciał tym zainteresować. I znaleźli się ludzie, którzy za darmo, bo to jest do wglądu, może sobie pan to sprawdzić, przez wiele miesięcy zarządzali, administrowali tą spółdzielnią. Gmina Kozy wykonała dla nich 3 rzeczy. Przekazała część budynku, który był już długoletnim pustostanem, który był nieremontowany. Drugą rzecz to poręczyła im kredyt, jak zrealizowali projekt w ramach środków unijnych. I teraz ta spółdzielnia na przestrzeni 3 lat, bo pan jeszcze nie był radnym, kiedy zaczęła funkcjonować, prosi o pomoc rzędu 20 tysięcy. Czyli na przestrzeni 3 lat Rada Gminy wykonuje 3 czynności pomagające funkcjonowaniu instytucji, która wyciągnęła rękę do ludzi niepełnosprawnych. Jeżeli pan uważa, że oni w 3 lata powinni wykazywać zyski, takie, żeby jeszcze prawdopodobnie miały wpływać do budżetu gminy, żeby się wszyscy cieszyli i remontować obiekt za własne pieniądze, to myślę, że pan byłby najlepszym prezesem tej spółdzielni. Pan ich poprowadzi, że będą zarabiać pieniądze i godziwie jeszcze realizować się w życiu. Życzę panu tego. Myślę, że następna kandydatura będzie z pana osobą. Dobrze. Proszę, pani sekretarz, proszę bardzo. Ja jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, bo nie powiedziałam to podczas komisji, bo mówił pan o wynagrodzeniu członków zarządu. Nie ma ustalonego żadnego wynagrodzenia. Walne zgromadzenie nie ustaliło, bo nie ma na to pieniędzy. Jedyne, z czego mogą zyskać pieniądze, to z jakiegoś osiągniętego zysku, czyli z jakichś prac, gdzie zostaną im wolne środki. Wiceprezes będzie zatrudniony w ramach projektu, czyli to będą środki z projektu. A tak te osoby po prostu zarobkowo działają gdzie indziej. Nie, na razie nie mają ustalonego wynagrodzenia przez walne zgromadzenie. Pani Bożena? Ja jeszcze mam taką sugestię, bo co się spotykamy, to słyszymy tylko rozbite lustra. Ja mam teraz apel do mieszkańców naszej wsi. Zostawcie te lustra w spokoju. I tak czy naprawdę, zostawcie te lustra w spokoju, bo na te lustra wydajemy kupę pieniędzy naszych wspólnych, niepotrzebnie. I Pani Bożena, pod tym apelem dwoma rękami się podpisuje. Nie wiadomo, czy niszczą je właśnie nasi mieszkańcy. Ale to jest niemożliwe, że to posłuchaj Jacek. Koło mnie było lustro było zrobione, na drugi dzień było rozbite. No nie podejrzewam, żeby ktoś z Bielska specjalnie przyjeżdżał tam gdzieś w moje rejony i rozbijał to lustro. Widocznie ktoś nie akceptuje swojego wyglądu. Bo takie rozszerzone. To, że to są nasze wspólnie, niepotrzebnie wydawane pieniądze, które rosną nam koszty. 700 zł jedno lustro. Wniosek jest taki, że jedynie trzeba montować z kratką. A z kratką jest jeszcze droższy, by pan Jacek powiedział. Ale było z kratką zamontowane, no, ten... siatką i też było rozbite. Nie, nie ma mocy. To jest to, co jest pistoletów? Ja bardzo proszę jeszcze następny apel. Robicie krzywdę nam wszystkim kierowcom. Naprawdę. Dobrze, myślę, że to na pewno zostanie jakoś wysłuchane. Wracając do tematu, ja powiem jeszcze tylko tyle, że spółdzielnia socjalna jest chyba drugą organizacją, która pomaga niepełnosprawnym. Pamiętajmy jeszcze, że jest Stowarzyszenie Arkada, które też działa na rzecz tych osób. No troszkę, szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się to, że nie ma tutaj nikogo z przedstawicieli tej spółdzielni, bo nawet przekazując złotówkę, to dobrze byłoby, żeby tu byli. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze w tej kadencji zostaniemy zaproszeni jako Rada tam i
zostanie nam przedstawiony ten obiekt po tych wszystkich modernizacjach i przejściach tych zarządów. Niemniej jednak no ja jako członek stowarzyszenia no, tak moralnie troszkę byłoby, jakbym nie przekazał tych pieniędzy, no to nie zgadzałoby się to z moim własnym sumieniem. Niemniej jednak bardzo bym prosił panią sekretarz o to, żeby zwrócić się do pana prezesa na następną sesję bądź komisję o sprawozdanie fundacji z tamtego roku, jeżeli jest to oczywiście chętne. I kosztorys, przedstawienie kosztorysu tego, który jest objęty tą dofinansowaniem. Dobrze. To tyle. To może przejdźmy do głosowania. W takim razie, kto jest za, teraz się pogubiłem, podjęciem uchwały w tym brzmieniu. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała numer 18 przez 153 przez 16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian uchwały numer 17 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia. Uchwała budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy została przyjęta 7 głosami, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Przechodząc kolejny do kolejnego podpunktu. Udzielenie dotacji spółdzielni socjalnej Kino Marzeń Kozak. Projekt uchwały Państwu został dostarczony i przedmiotem posiedzenia komisji. Wtedy opiniowaliśmy ją jako całość, prawda? Proszę przewodniczącą komisji panią Bożenę Kociłowską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 4 osoby były za, 1 się wstrzymała. Dokładnie. W takim razie czy są jeszcze jakieś uwagi do tego? Nie ma, w takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dobrze, kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 18 przez 154 przez 16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej Kino Marzenie w Kozach została przyjęta 7 głosami, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. 4 podpunkt. Zmiana uchwały numer 17 przez 151 przez 16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej powiatowi bielskiemu w ramach prowadzenia inwestycji. Projekt uchwały został Państwu dostarczony i był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Kozy. Proszę przewodniczącą komisji panią Bożenę Wojciechowską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 4 były za, 1 przeciw. Dobrze, dziękuję. Czy do przedstawionego projektu są jakieś pytania lub uwagi jeszcze? Nie ma. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dobrze, dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dobrze. Stwierdzam, że uchwała numer 18155 przez 16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 roku, zmieniająca uchwałę numer 17151 przez 16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej powiatowi bielskiemu w ramach prowadzonej inwestycji została przyjęta 8 głosami przy 1 głosie przeciw. To tyle, jeśli chodzi o punkt trzeci i podejmowanie uchwał. Kolejny punkt jest zamknięcie sesji, punkt czwarty. Dziękuję Państwu za
udział wszyscy. Idziemy tam obrady 18 sesji Rady Gminy.